Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam prawdziwy killer na pośladki i mięśnie czworogłowe uda oraz naszą kondycję i będzie to hybryda dwóch ćwiczeń. Połączenie zakroku i wchodzenia na podwyższenie. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, ćwiczenie, które zaraz Wam zaprezentuję, jest niezwykle niepozorne. Dlaczego? Bo niby co trudnego jest w tym, żeby wejść na jakieś podwyższenie typu skrzynia, komoda, krzesło i zejść i znowu to powtórzyć. Otóż jest to wymagające, ponieważ pracujemy tutaj nad koordynacją ciała, równowagą. Musimy odpowiednio stabilizować miednicę i oczywiście mieć nie najgorszą kondycję, żeby te ruchy wykonać dość płynnie i przy większej ilości powtórzeń. Dlaczego warto robić ćwiczenie, które zaraz zobaczycie? Pracujemy tutaj nad mięśniem pośladkowym wielkim, w szczególności dolną częścią, nad mięśniem pośladkowym średnim małym, który będzie podczas wchodzenia na podwyższenie stabilizował naszą miednicę, co jest jego funkcją. Dodatkowo popracują oczywiście mięśnie czworogłowe uda, które będą tutaj zginały i prostowały nasz staw kolanowy, więc oczywiście aktywnie popracują podczas hybrydy połączenia zakroku z wejściem na podwyższenie. I uwaga! Kieruję teraz swoją myśl do osób, które trenują w domu. Jeżeli nie macie skrzyni, a zapewne jej nie macie, możecie znaleźć jakąś solidną komodę, jakiś niższy stolik, ewentualnie jakiś taboret, aczkolwiek wiecie, z taboretem bywa różnie. Musi być to coś takiego stabilnego, żebyście w trakcie ćwiczenia nie myśleli o tym, że możecie spaść z tej rzeczy, tylko mogli skupić się na wykonaniu poprawnego ruchu. A więc zaczynamy. Co robimy? Ja w tym momencie ułożyłem sobie tutaj skrzynię w taki sposób, więc nie jest za wysoka, no ale nie jestem jeszcze taki kozak, żeby wchodzić na taką wysokość. Wybieramy jedną z nóg, mocno mamy dociśniętą, zobaczcie, stopę tutaj akurat w tym momencie w skrzynię i uwaga, możemy sobie tutaj troszkę manipulować naszymi ramionami, wzbijamy się do góry, hop, spięcie lewego pośladka i zejście do dołu, zginamy stawy kolanowe, rozciągamy mięsień pośladkowy wielki, hop, wzbicie się znowu do góry. Schodzimy do dołu, tu jest kluczowy ruch, hop. Ważne, aby wchodząc na skrzynię, nie robić tego z wybicia, z podskoku, tylko z pełnego napięcia nogi wykrocznej. Hop, która jest mocno wbita w tym momencie w skrzynię. W ogóle nie odrywam stopy swojej lewej nogi. Zejście do dołu, rozciągnięcie, wdech, hop, wzbicie się do góry, wydech. Zejście do dołu, tutaj zobaczcie, ramiona pozwalają mi utrzymać równowagę, wzbicie się do góry. Zejście do dołu, hop, ten pośladek aktywnie pracuje, zarówno bok, jak i jego dolna część. Jeżeli chcecie zadbać o górną część mięśnia pośladkowego wielkiego, to dodajcie ćwiczenie typu hip thrusty, mostki, typu glute bridge. Zobaczcie, zejście, hop, dopięcie, wdech na dole, bach, dopięcie, płuca pracują, zejście, hop, dopięcie, zejście, hop, dopięcie. Prawdziwy killer na mięśnie pośladkowe oraz mięśnie czworogłowe uda. Ja już czuję całe napięte udo i dolną część pośladkowego wielkiego. Trzy serie po 12 powtórzeń na lewą, potem prawą nogę i to jest dopiero jedna
seria. Zróbcie takie 3 i naprawdę poczujecie się znakomicie. Zobaczcie, już złapałem zadyszkę, poczujecie, że trenujecie. Ja w tym momencie mówię i ciężko mi złapać oddech. Jeżeli ta wysokość skrzyni, stołu czy też komody jest dla Was za niska, no możecie być tutaj o wiele lepsi, zobaczcie, i dać sobie to wyżej. Spróbujmy. I hop, zejście do dołu, rozciągnięcie, hop, dopięcie, zejście do dołu, hop, dopięcie. Co ważne, na górze spinamy miednicę poprzez tyłopochylenie. To jest taki ruch, kiedy podwijacie biodra, wsuwacie je do wyprostowanej pozycji, napinając jednocześnie mięsień pośladkowy wielki. Te tyłopochylenie miednicy, czyli cofnięcie górnych kolców biodrowych i wysunięcie dolnych kolców biodrowych, pozwala na jeszcze lepszy angaż mięśnia pośladkowego wielkiego. Nie możecie kończyć ruchu w tym ćwiczeniu przeprostem w kręgosłupie, więc teraz płynnie przejdę do błędów, jakich nie powinniśmy tu popełniać. Przede wszystkim to ćwiczenie akurat nie jest ćwiczeniem, gdzie ćwiczymy tą dynamikę, czyli nie robicie tego hop, z takiego wybicia, wiecie o co chodzi? Takie o, to jest takie podskakiwanie. Tego nie robicie. Kolejna rzecz, pokażę tutaj, pilnujecie, aby kolano nie schodziło do środka. Czyli schodząc w dół, zobaczcie, tu ucieka kolano w tą stronę, niedobrze, i Wam lata. Stopa stabilna, staw skokowy, tutaj pilnujemy tego, nie może być tak. Jeżeli się chwiejecie, to ten tip z wysuniętymi ramionami oczywiście okaże się pomocny, więc nie bójcie się z tego skorzystać. Kolejna sprawa jest taka, że wykonujecie przeprost w kręgosłupie w wielu ćwiczeniach. W tym momencie nie chcemy tego robić. Zobaczcie. O, hop. Myślimy, że dopinamy pośladki, a my niestety pogłębiamy lordozę i spinamy plecy w nieodpowiedni dla nas sposób. Kończymy dopięciem pośladka, nie pleców. Czyli to nie jest tak, plecami skończyłem. Spinam pośladek, zatrzymuję ruch na chwilę. Kolejna sprawa, no nie śpieszycie się. W takim momencie zawsze to będzie ćwiczenie niechlujne i tu schodząc również będziecie przeciążali nogę zakroczną. Gdyby spojrzeć, dlaczego mówię, że jest to hybryda połączenia zakroku z podwyższeniem, wchodzeniem na podwyższenie. Schodząc do dołu wykonujemy jakby zakrok. Zobaczcie, zakrok. A wchodząc do góry, tu nie wchodzimy do góry na zakroku, a tu wchodzimy, tak? Czyli my mamy połączenie dwóch ćwiczeń. Jak sobie utrudnić ten ruch? Zwiększając wysokość. To, co wcześniej wspominałem. No to już jest po prostu wyższa półka. Skrzynia tutaj, wiecie, trochę lata na boki. Muszę też uważać i mocno mieć wbitą. Hop! I zejście. Tu zobaczcie, jest już za wysoko na zejście. Hop! Tak, także połączenie. Hop! Oczywiście, jeżeli macie ogromne problemy z równowagą, ale jednak chcielibyście zacząć to ćwiczenie, pozwalam. Pozwalam na lekkie podtrzymywanie się czegoś, czyli albo macie jakieś liny, albo delikatnie chwytacie tutaj stojaka, czyli zobaczcie, to może być tak, hop, zejście, nauka, hop, tak, zejście, hop. Nadal świetnie izolujemy pracę czworogłowych uda i dołu pośladka, nadal, ale mniej pracujemy funkcją stabilizacji miednicy, ponieważ pomagamy sobie ręką. No i w tym momencie nie popracujemy nad równowagą i koordynacją. Także znakomite ćwiczenie, które jednocześnie zmęczy Was, poprawi Waszą wytrzymałość i jednocześnie zaangażuje do pracy znakomicie mięśnie czworogłowe uda oraz oczywiście mięśnie pośladkowe, dół pośladka, bok i górę, która będzie stabilizowała, jak już wcześniej wspominałem, Waszą miednicę. Znakomite ćwiczenie do różnych sportów, do chodzenia w górach, do
poprawy wyskoku, do wzmocnienia po prostu pośladków w każdej dyscyplinie. Także nie unikajcie tego ćwiczenia, koniecznie wdrażajcie je do swojego planu treningowego. Nie musi być od razu to ta hybryda, może być to zakrok, może być wchodzenie na podwyższenie. Kiedyś otrzymałem pytanie, dlaczego rozpisałem takie wchodzenie do góry. No co to jest? To jest ćwiczenie? Tak, to jest ćwiczenie. I większość osób jakby nie traktuje poważnie tego ruchu. Co to jest takie wchodzenie do góry? A potem okazuje się, że chwieją się jak galarety. A tutaj stabilizujemy staw skokowy, kolanowy, nawet biodrowy i oczywiście brzuch napięty, plecy proste, głowa przedłużeniem kręgosłupa i musimy tu sztywniutko wchodzić do góry, nie chwiejąc się jak chorągiew na wietrze na boki. Dajcie znać, czy spróbowaliście tego ćwiczenia, czy kombinujecie w domu, na komodzie, na jakimś niższym stoliku, może na łóżku, ale z reguły łóżko na materacu tutaj będzie nam nie pozwalało utrzymać odpowiednią pozycję. Także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i kombinujmy. Może ławka, macie ławkę do ćwiczeń w domu, też możecie pokombinować. Napiszcie w komentarzach, czy zmęczyliście się wykonując 3 serie po 12 powtórzeń tego ćwiczenia i na jakiej wysokości jesteście w stanie wykonać ten ruch. Oczywiście, jak będzie za wysoko, no to tego zakroku z tyłu nie zrobicie. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!